Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Z upoważnienia Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego odniosę się do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, druk nr 534. Jak czytamy w uzasadnieniu, celem projektowanej zmiany ustawy o drogach publicznych jest wdrożenie do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 w sprawie ram wdrożenia inteligentnych systemów transportowych ITS w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. W polskim prawie nie występują zapisy regulujące kwestie ITS. W artykule 4 ustawy wprowadzone zostaje 8 definicji opartych na wyżej wymienionych dyrektywie. Zdefiniowano pojęcia inteligentny system transportowy, interoperacyjność, aplikacja ITS, usługi ITS, użytkownik ITS, szczególnie zagrożenie ruchu drogowego, interfejs i ciągłość usług. Do tekstu usług o drogach publicznych dodano rozdział 4a – inteligentne systemy transportowe. Dodany w artykule 43a ustęp 1 nakłada na podmioty wdrażające aplikacje usługi ITS, tak zwane zarządzanie dróg publicznych, obowiązek stosowania rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności. Zarządcy dróg poszczególnych kategorii przy wdrożeniu usług ITS i aplikacji ITS winni stosować zasady wymienione w artykule 43a ustęp 2a, to jest m.in. skuteczność, opłacalność, proporcjonalność, pisanie ciągłości usługi ITS i spójność. Mając na uwadze potrzebę zapewnienia skoordynowanego i spójnego wdrożenia inteligentnych systemów transportowych oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie Komisji Infrastruktury zawarte w druku nr 534, Polskie Stronnictwo Ludowe głosować będzie za jego przyjęciem. Dziękuję za uwagę.